Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dzisiejszy program rozpoczniemy sprawozdaniem z obchodów 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Cena najbardziej heroicznego i tragicznego zrywu w historii Polski była bardzo wysoka. Warszawa została zniszczona, a śmierć poniosły tysiące powstańców i cywilnych mieszkańców stolicy. Te syreny i miasto, które zatrzymuje się co roku 1 sierpnia o godzinie 17, przypominają o największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej Europie. 69 lat temu w godzinie W jednostki warszawskiego okręgu AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej stolicy. Powstańcy mieli jedno marzenie – wolna stolica i wolna Polska. Te marzenia, te dążenia po doświadczeniach na wschodzie były ostatnią tutaj szansą. I uważano, mimo że było wiele wątpliwości, to decydowano się, by tę próbę podjąć. Mówi historyk profesor Wiesław Wysocki. To powstanie było wyczekiwane i nieuniknione. Po 5-letniej okupacji nie mieliśmy innego wyjścia, mówią powstańcy. Na barykady szli ludzie wszystkich pokoleń, ale szczególnie bardzo młodzi ludzie, poświęcając najlepsze i najpiękniejsze lata swojego życia. Mówimy o tym, że młodzi szczególnie, bo to jest to pokolenie wychowane w wolnej Polsce, w wolnej szkole, w ogóle w warunkach zupełnie innych, przygotowywane w wartościach życia dla państwa. I no, trzeba było poddać się temu najstraszliwszemu sprawdzianowi. I to pokolenie szarych szeregów, Kolumbów, temu wyzwaniu sprostało. Pełnoletni? Nawet nie. Najmłodsi powstańcy mieli po 12-14 lat. Stanowili grupę zawiszaków, przenosili meldunki, zajmowali się ratownictwem, łącznością i regulacją ruchu. Pan Włodzimierz Dusiewicz wojnę oglądał oczami dziecka. Chciał walczyć i walczył tak jak umiał. Przenosił meldunki. My, młodzi chłopcy, widzieliśmy to piekło. Może bardziej niż ci, co są na barykadach. Oni byli w jakimś jednym miejscu, mieli odstrzał, ginęli, tak, a my przedzieraliśmy się przez wszystkie ulice do innych dzielnic. Widzieliśmy całą grozę Warszawy i tych małych dzieci, i te kobiety, i rozwalające się domy, i walczących. Znaczy, całe to piekło wojny, prawda? A mając 13 lat, trzeba było to jakoś przeżyć i nie załamać się. W planach powstanie miało wyglądać inaczej, przede wszystkim krócej. Zamiast kilku dni walki trwały ponad 2 miesiące, 63 dni. Od początku brakowało broni. Miały ją zapewnić zrzuty, ale często przechwytywał je wróg. Powstańcy dysponowali niemal wyłącznie bronią ręczną. Brakowało przeciwpancernej, która mogła zwalczyć takie czołgi jak ten, siejący postrach Goliat. Była to duża mina, ponieważ była wypełniona około 100-kilogramowym ładunkiem wybuchowym, detonowanym za pomocą sterownika, który znajdował się tutaj właśnie w tej skrzynce. Używali tych pojazdów specyficznie w miejscach, gdzie nie mogli dotrzeć do powstańców. 100 kg materiałów wybuchowych wystarczało w zupełności, by wysadzić kilka kamienic. Ale i na takie bezzałogowe czołgi powstańcy znajdywali sposób. Jedynym w zasadzie sposobem unieruchomienia go było przecięcie kabla. Tak? Także większość powstańców dążyło nie do zestrzelenia go, czy za pomocą broni pancernej, czy jakiejkolwiek, no bo było to dosyć trudne. Natomiast poprzez przecięcie kabla. Powstańcy walczyli o każdy metr okupowanej Warszawy, o każdą ulicę i kamienicę. Stolica miała przestać istnieć i praktycznie ten zamysł Hitlera się udał. 85% miasta legło w gruzach. Podczas heroicznych walk poległo 18 tysięcy powstańców, rannych zostało 25 tysięcy. Zginęło także około 200 tysięcy mieszkańców stolicy. Czym było powstanie warszawskie? Nie tylko w oczach jego uczestników. Świętością. Było, jest i będzie. Dla nas powstańców jest to święto.
ze względu na tych kolegów, którzy odeszli, polegli, najbliżsi, którzy konali na naszych rękach i zostanie tą świętością, bez względu na to, co o tym mówię. Cała Polska uczciła pamięć Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości odbyły się w Warszawie. 1 sierpnia o godzinie 17 zawyły syreny, zabiły dzwony, samochody stanęły na ulicach. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w Warszawie. Przed południem oddano hołd mokotowskim powstańcom, żołnierzom Armii Krajowej Pułku Baszta oraz innych oddziałów z 5. obwodu 10. dywizji imienia Macieja Rataja. Przed pomnikiem Mokotów Walczy 1944 złożono kwiaty i zapalono znicze. 1700 powstańców, które zginęło na Mokotowie, było nie tylko symbolem, ale jest i przetrwalnikiem historii, że walka, pomimo że jest nierówna, jest także nieraz bardzo konieczna. Wskazuje Wojciech Milic, prezes środowiska Pułku Armii Krajowej Baszta. Spod pomnika Mokotów Walczy wyruszył Marsz Mokotowa pod obelisk upamiętniający 119 powstańców z Pułku Baszta na ulicy Dworkowej. Towarzyszyła mu orkiestra policji, która odegrała m.in. Marsz Mokotowa. Po południu uczestnicy powstania, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Pochylamy głowy przed powstańczymi mogiłami, kłaniamy się nisko przed tymi, którzy są jeszcze obecni wśród nas. Dziękujemy im za Polskę. Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, podkreślił, że w potrzebie Polacy potrafią się zjednoczyć. Pod dowództwo Armii Krajowej w czasie powstania oddały się wszystkie ugrupowania zbrojne, mimo różnic politycznych. Wskazał, że powstanie zakończyło się nie tylko klęską, ale także późniejszymi prześladowaniami ze strony okupantów. Pamiętamy o więzieniach, zesłaniach na Sybir i wyrokach śmierci. Czy warto więc ryzykować? A miłość do ojczyzny, patriotyzm, czy to slogany? A wychowanie? Znana jest sentencja z ulicy Szucha, miejsca kaźni w okresie okupacji niemieckiej. Łatwo jest o Polsce mówić, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej cierpieć, a najtrudniej oddać życie. W godzinę W przed pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach hołd powstańcom oddali nieliczni już żyjący uczestnicy walk, a także oficjalne delegacje i tłumy warszawiaków. Heroiczna postawa powstańców warszawskich stała się szczególnie w ostatnich latach wielką dumą warszawiaków i wszystkich Polaków. Znak Polski Walczącej pojawia się coraz częściej na koszulkach czy samochodach. Tłumy śpiewają zakazane powstańcze piosenki. Młodzi chętnie organizują rekonstrukcje historyczne. Zryw warszawiaków 1944 roku zakończył się klęską, ale stał się legendą dla kolejnych pokoleń. Dziś jest siłą, która krzepi i pokazuje, ile może kosztować wolność, gdy się ją straci.